Nazywam się Kuba Dębski i jestem... No właśnie, kim jestem? To jest jedno z pytań, które pewnie będzie się w tym wykładzie powtarzać. Będę próbował znaleźć na nią też przy okazji tego wykładu odpowiedź. Zajmuję się dostępnością, zajmuję się projektowaniem user experience. Zajmuję się również projektowaniem włączającym, który jest tematem naszego dzisiejszego wykładu. Postaram się pokazać Wam perspektywę podejścia do tematu dostępności, bo nie kryję, że jest to ten naturalny taki obszar moich działań, czyli włączania różnych użytkowników do korzystania z rozwiązań, które są dla nich tworzone. Moja perspektywa jest też mocno cyfrowa, bo pracuję głównie w rozwiązaniach cyfrowych. Od 2010 roku to jest praktycznie moja główna domena moich działań i moich prac. No to cóż, zapraszam. Najczęściej, kiedy prowadziłem podobne wykłady, czy prowadziłem podobne zajęcia dotyczące tematu projektowania dostępności, projektowania włączającego, projektowania uniwersalnego, zaczynałem od informacji, kogo to tak naprawdę dotyczy. Pokazywałem tutaj najczęściej listę pewnie kilkunastu grup użytkowników, przywołując dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, mówiąc, jak liczna jest ta grupa. Często odnosiłem się do użytkowników, do osób z niepełnosprawnościami, wskazując, że to, co nam się wydaje jakimś marginesem, tak naprawdę jest, przekłada się na realną ilość konkretnych osób funkcjonujących w społeczeństwie. Tyle, że postanowiłem to zmienić i tych slajdów teraz nie będzie z jednego prostego powodu. Ostatnio coraz częściej zaczynam zastanawiać się, czym tak naprawdę jest niepełnosprawność. Postaram się ją pokazać w jakimś szerszym kontekście, tak żeby łatwiej też Wam było sobie wyobrazić, co chodzi mi od jakiegoś czasu po głowie i być może też Was zainspiruje to do rozwijania własnych produktów czy rozwiązań, które będziecie projektować. Więc ta definicja niepełnosprawności nie do końca prosta, nie do końca chyba doprecyzowana na dzisiaj, aczkolwiek za mojego życia co najmniej dwie, powiedzmy półtorej rewolucji w podejściu do tej definicji się wydarzyło. Jeszcze w 1980 roku definicja oficjalna Międzynarodowej Organizacji Zdrowia mówiła o tym, że to jest cecha indywidualna. Ona dotyczy, jakby związana jest bezpośrednio ze stanem zdrowia konkretnej osoby. I to ta cecha sprawia, że u osób, konkretnych osób pojawiają się pewne ograniczenia czy brak możliwości realizowania pewnych zachowań zgodnie z pewną, nazwijmy to normą, czy z pewnym standardem, który przewidziany był dla człowieka. W 2001 roku doszło do bardzo poważnej rewolucji. Mianowicie ta sama Międzynarodowa Organizacja Zdrowia przeszła na definicję bardziej społeczną, pokazując, że tak naprawdę niepełnosprawność nie jest związana tylko z kontekstem zdrowotnym, ale wynika z pewnej z pewnego niedopasowania, wynika z pewnego, chciałbym się powiedzieć, fermentu, z pewnych problemów, które pojawiają się na styku pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem, w którym on funkcjonuje. Zaczęto zwracać uwagę na to, że w związku z tym problem z niepełnosprawnością nie jest problemem indywidualnym. Nie tam też powinniśmy szukać rozwiązania tego problemu. Jest on bardziej problemem społecznym. To też świetnie było widać w takich koncepcjach, chociażby jak projektowanie uniwersalne, gdzie zaczęto jakby zwracać uwagę na to, że już nie tylko pojedyncza osoba jest odpowiedzialna za to, w jaki sposób ona funkcjonuje, na przykład w przestrzeni miasta, ale że
jakby wszyscy razem odpowiadamy za to, jak ta przestrzeń będzie kształtowana tak, żeby ona dla jak największej grupy osób była dostępna. I była jeszcze jedna, nieco mniejsza rewolucja, niezwiązana już wprawdzie z Międzynarodową Organizacją Zdrowia, ale związana akurat z tym obszarem, w którym ja działam, czyli z obszarem cyfrowym. Pojawiła się, zaczęto zwracać uwagę na podejście do niepełnosprawności takie, iż może być ona zarówno cechą stałą, jak i cechą okresową, przy czym długo bądź też krótkookresową, ale może być też pewnego rodzaju cechą sytuacyjną. W danym momencie, w danych 5 minutach, a czasem w danej chwili tylko, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, czy wykonujemy pewną czynność, mogą pojawiać się dla nas pewne ograniczenia, które w myśl tej definicji z 2001 roku mogą być traktowane jako swego rodzaju niepełnosprawność. No właśnie, więc czym to jest? Czymże ta niepełnosprawność jest? Jak to pogodzić? Jak projektować, jakby uwzględniając tą cechę? Jak myśleć o uniwersalnym projektowaniu? Przyznam szczerze, że ja sam stawałem przed ścianą czasem i zastanawiałem się, co robić, to znaczy, który z tych kierunków jest faktycznie słuszny. A nie kryję, że każdy z tych kierunków zaliczyłem w swoim podejściu czy w swojej praktyce zawodowej. Zarówno ten czysto związany jakby z kwestiami indywidualnymi pojedynczej osoby, jak i ten bardziej uniwersalny, jak i też trzeci, o którym dzisiaj będzie mowa, a który został wspomniany w tytule tego wykładu. Ale po kolei. Zacznę od omówienia koncepcji dostępności. Czym ona jest? Od razu tutaj zaznaczam, że będę odnosił się głównie do moich doświadczeń, które są doświadczeniami z projektowania czy działania w ramach różnego rodzaju usług czy też rozwiązań cyfrowych. No więc tak, mamy dostępność. Jest to dość klasyczne podejście do kwestii rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w kontekście tak czy inaczej rozumianej niepełnosprawności. Nie kryję, że to podejście nie jest mi obce i co najmniej kilka lat, także w tym obszarze jakby moich działań przy rozwiązaniach cyfrowych, działałem według tego modelu. Teraz podchodzę do niego trochę bardziej sceptycznie, ale widzę też różne plusy, które z tego podejścia mogą wynikać. Warto tutaj jedną rzecz dojaśnić. Dostępność często bywa kojarzona w taki sposób, że zwłaszcza w kontekście jakby rozwiązań cyfrowych, jeżeli jest coś dostępne, to znaczy, że po prostu to jest w internecie. Tutaj chodzi o dużo szerszą koncepcję. Odpowiednikiem anglojęzycznym tego będzie pojęcie accessibility, a w przypadku rozwiązań cyfrowych będziemy mówili o web accessibility. Wprawdzie sugerowałoby to powiązanie wyłącznie z serwisami, na przykład internetowymi, ale ta koncepcja czy to podejście jest de facto możliwe do wykorzystywania we wszystkiego rodzaju rozwiązaniach cyfrowych, także w aplikacjach, interfejsach i innych tego typu rozwiązaniach. Przy czym kilka cech, które definiują tą dostępność. Ten skrót, który tutaj się pojawił, A11Y, to taki międzynarodowy skrót określający accessibility. Ta 11 oznacza 11 liter, które mieszczą się pomiędzy A a Y i stąd dość powszechnie ten skrót jest stosowany. Gdyby kogoś z Was interesowały informacje z tym związane, to myślę, że jest to dobry też hashtag do wykorzystywania w wyszukiwarkach czy w mediach społecznościowych. Ale wracając do tematu. Dostępność po pierwsze jest cechą. To znaczy jest czymś, co
jest albo czego nie ma, co może być na przykład na określonym poziomie bądź w określonym zakresie tego czegoś, tejże cechy, tejże dostępności będzie brakowało. W związku z tym, o ile znajdziemy bardzo dobrą metodologię badawczą dla dostępności, o tyle brakuje metodologii projektowania dostępności. Ja prowadziłem taki osobisty eksperyment przez kilka lat. Myślę, że nawet w kilku miejscach nadal można jeszcze przeczytać mój profil zawodowy jako projektant dostępności. Nie kryję jednak, że to był mój taki osobisty eksperyment, ponieważ jako takiej metodologii projektowania dostępności nie ma, a ja w dużej mierze raczej bazowałem na metodologiach z obszaru User Experience Design niż samej dostępności. No więc jest to pewna cecha, którą możemy oceniać, której poziom spełnienia bądź też niespełnienia możemy oceniać. Nie kryję, że dużo częściej skupiamy się tutaj na określaniu poziomu niespełnienia, bo ta dostępność jest pewnym celem, jest pewną ideą, do której dążymy, a jak to najczęściej w badaniach wskazujemy, w których obszarach ona jest niewystarczająca. Kolejna kwestia związana z dostępnością i z udostępnianiem, czyli takimi działaniami, które mają sprawić, żeby coś stawało się dostępne. Z tym udostępnianiem jest taki problem, że ono najczęściej pojawia się w relacji z czymś, co już jest. I całe nasze działania związane z dostępnością, jak i dodawaniem każdej innej cechy do rozwiązania czy produktu, no jest de facto dodawaniem czegoś do już istniejącego pewnego cosia. Ten coś został w określony sposób przemyślany, pojawiły się określone hipotezy, one potem były weryfikowane różnymi metodami, różnymi narzędziami, rozbudowywane, być może nawet były testowane, ale ostatecznie powstało coś, co tej dostępności nie miało, bądź miało ją w niewystarczającym zakresie. I teraz do pewnego skończonego, można by powiedzieć, konceptu musimy tą jedną cechę dokleić. Być może nakładam tutaj trochę kalkę moich doświadczeń z rozwiązaniami cyfrowymi, ale tak to najczęściej wygląda. Dostępność pojawia się w pewnym momencie, najczęściej w chwili, kiedy prace nad koncepcją graficzną to już dawno są zakończone danego na przykład serwisu. Architektura informacji też już dawno została opracowana. Tak naprawdę powoli zbliżamy się do końca. No i teraz pojawia się pomysł, dodajmy do tego dostępność. Jak łatwo domyślić się, jeżeli coś dodajemy na końcu, to i czas, który możemy na to poświęcić, ale też i fundusze, czy zaangażowanie poszczególnych osób, czy specjalistów, którzy pracują nad danym rozwiązaniem, jest dużo mniejsze. Do tego wychodzi naturalna blokada procesu projektowania. Nie jesteśmy w stanie cofnąć się do pierwszych założeń, nie jesteśmy w stanie zmienić podstawowej hipotezy, na przykład, która przyświecała nam projektowaniu czegoś. To wszystko sprawia, że dostępność dodawana na końcu rzadko kiedy kończy się faktyczną dostępnością. Jest najczęściej pewnego rodzaju hybrydą czy pójściem na jakieś kompromisy. Po części wdrożona, po części jest jednak niestety nie. Dostępność w swojej idei i gdybyście kiedykolwiek szukali jakichś materiałów, haseł, artykułów, czy po prostu przeszukiwali zasoby internetu, to zobaczycie, że ona jest pokazywana w dużej mierze w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Zdarzają się jeszcze także polskie akty prawne, które nie mówią o osobach z niepełnosprawnościami, tylko mówią o osobach niepełnosprawnych. I one skupiają się w związku z tym jakby naturalnie ten koncept, dostępność skupia się na tej konkretnej cesze. Skupia się na jednym elemencie funkcjonowania użytkownika, skupia się na jego niepełnosprawności.
A drugim elementem, który się pojawia i który jest tutaj kluczowy, on trochę nawiązuje do takiej ogólnej naszej koncepcji pojmowania tego, czym jest w ogóle dostępność, czyli mówisz mniej na wygodzie, mniej na doświadczeniach tego użytkownika, a skupia się dużo bardziej po prostu na możliwości użycia, możliwości wejścia w jakąkolwiek interakcję z jakimś rozwiązaniem. I tak z jednej strony to pozwala zapewnić tą dostępność, czy też ocenić poziom tej dostępności, chociażby na takim poziomie minimalnym, czyli takim, który zapewnia chociażby tą podstawową możliwość użycia. Natomiast Hayden Pickering powiedział kiedyś tak, swoją drogą polecam praktycznie wszystko, co wychodzi spod pióra Haydona. Jeżeli rozwiązanie jest złe, a ty sprawisz, że ono będzie dostępne, to tylko jeszcze więcej osób będzie przez to rozwiązanie cierpieć. To jest dokładnie ten kierunek, który czasem niestety wychodzi, czy efekt, który pojawia się przy tego typu podejściu. Dostępność, też udostępnianie jako pewnego rodzaju proces, który wiąże się z wdrażaniem dostępności, jest cechą dla. Tak? Dostępność jest zawsze dla kogoś. Dostępność na przykład dla osób z niepełnosprawnością, ale pojawia się też na przykład dostępność dla zgodności z prawem. Albo dostępność dla zgodności z pewnymi standardami sieciowymi, które dotyczą na przykład właśnie wspomnianej dostępności. Takim standardem sieciowym jest między innymi WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jeden ze standardów sieciowych w pełni kompatybilnych z innymi standardami sieciowymi opracowanymi przez konsorcjum W3C, więc nie jest to jakiś niszowy dokument niepowiązany z niczym innym, tylko mający spełniać jakieś potrzeby wąskiej grupy użytkowników. Nie, jest to jeden z klasycznych standardów sieciowych. Swoją drogą, tutaj nawiążę jeszcze do tych wymagań prawnych. Jeżeli chodzi o rozwiązania cyfrowe, to w Polsce wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne mają prawny obowiązek, aby ich serwisy internetowe i ich aplikacje internetowe już od przyszłego roku były w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Przy czym ta niepełnosprawność w tych przepisach prawnych jest właśnie wskazana jako zgodność z pewnym określonym poziomem tychże standardów WCAG. Nie dotyczy to problem, o którym teraz chcę powiedzieć, nie dotyczy wprawdzie tylko instytucji publicznych, ale generalnie wielu różnych podmiotów czy organizacji, które decydują się na to, aby dostosować swoje rozwiązania cyfrowe. A problem ten polega na tym, że zapominamy o użytkowniku. Dużo bardziej skupiamy się na samym standardzie. W przypadku instytucji może pojawiać się ochota skupienia się na spełnieniu wytycznych prawnych, a nie faktycznie na potrzebach danego użytkownika. Więc z jednej strony dobrze opisany proces badawczy, możliwość sprawdzenia, czy coś jest dostępne, czy nie, określenia poziomu danej cechy, spełnienia, bądź też niespełnienia danej cechy, ale z drugiej strony, no niestety też kilka poważnych ograniczeń. Co w takim razie innego można tutaj zaproponować? Jak inaczej można podejść do potrzeb użytkowników? Pewnego rodzaju odpowiedzią jest koncepcja projektowania uniwersalnego. Koncepcja też już nie nowa. W dużej mierze rozpoczynająca się od myślenia jednak od projektowania przemysłowego czy projektowania związanego z architekturą. I tam mocno zakorzeniona. Ja postaram się jednak pokazać tą perspektywę, czy to podejście bardziej od strony rozwiązań cyfrowych. W porównaniu do dostępności pojawia nam się tutaj już słowo design, czyli projektowanie. Nie mówimy już zatem o cesze, tylko mówimy o pewnym procesie.
Projektujemy coś najczęściej od nowa, w związku z tym od samego początku, a nie tak jak wspomniałem przy dostępności, najczęściej na samym końcu, możemy kwestię tejże dostępności, kwestię przyjazności dla maksymalnie wielu użytkowników uwzględniać na wszystkich etapach. Już od myślenia o tym, jaki problem chcemy rozwiązać, kto jest odbiorcami tego rozwiązania, konsultowania się z nim i tak dalej, i tak dalej. Z powodzeniem może być to podejście stosowane także przy projektowaniu czegoś na nowo. Chyba ze 2 tygodnie temu rozmawiałem z Kamilem Kowalskim z Fundacji Integracja, moim dobrym znajomym, i Kamil opowiadał mi, że w poprzednim roku w ramach konkursu Dobry Wzór Fundacja Integracja, w której Kamil pracuje, nagrodziła taką nagrodą, jak właśnie związaną z uniwersalną dostępnością, projekt Strzemion do jazdy konnej. Ja przyznam szczerze, jak powiedział mi to Kamil, to w pierwszej chwili zareagowałem dużym zdziwieniem, bo wydawało mi się, że nie można wymyślić na nowo, a jeszcze nie, w głowie mi się nie mieściło, że lepiej, strzemion, które są od 100 lat, a może i nawet więcej, używane w określonej formie, sprawdzają się w różnych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. I Kamil tutaj powiedział mi o tym, że sukces tego rozwiązania polegał na tym, że twórcy niejako wymyślili tę strzemianę od nowa. I taką cechą specyficzną jest to, że posiadają jakby dzięki swojej określonej budowie sprawiają, że obciążenia przenoszone na stawy jeźdźca, głównie stawy kolanowe czy staw skokowy, są dużo mniejsze. To z kolei przenosi się na dużo pewniejszą pozycję jeźdźca na koniu w siodle, a to z kolei sprawia, że ryzyko jakichkolwiek upadków, urazów, kontuzji jest dużo mniejsze. I Kamil mówił, ten element właśnie taki prewencyjny był dla mnie jednym z najważniejszych cech. Właśnie, że niejako takie rozwiązanie nawet nie tyle, że dostosowuje się do potrzeb jakiegoś użytkownika, co zapobiega na przykład powstawaniu niepełnosprawności. To rozwiązanie zostało zaprojektowane na nowo. Wspominałem już o tym, że projektowanie uniwersalne jest procesem, czyli no, z określonych etapów, w określonych cyklach kwestie związane z potrzebami różnych użytkowników mogą być tutaj uwzględniane i reprezentowane. Mamy metodologię, mamy sprawdzone metody działania, możemy to odpowiednio rozłożyć w czasie, w efekcie czego na końcu to rozwiązanie faktycznie może być jeszcze lepiej dostosowane do użytkowników. Zdarza się niestety, że projektowanie uniwersalne jest wiązane, czy jest utożsamiane z takim podejściem dostępnego nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Ja to najbardziej widzę jednak w podejściu architektonicznym, gdzie coraz częściej zaczęto mówić o tym, że przecież z odpowiedniej szerokości chodników, wejść, drzwi, wind i tak dalej, czy też braku barier architektonicznych przy wchodzeniu do jakichś budynków, korzystają tak samo osoby poruszające się na wózkach, jak i na przykład rodzice z dziećmi w wózku, albo nie wiem, w przestrzeni jakiejś związanej na przykład z przemieszczaniem się czy tam transportem osoby, które mają ciężką walizkę na kółkach i tak dalej, i tak dalej. W tej perspektywie to projektowanie uniwersalne jawi się właśnie jako rozwiązanie, czy jakby ta uniwersalność tego rozwiązania jest tutaj pokazywana jako coś, co jest dostępne, ale nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Niemniej jednak cały czas odnosi się do kwestii właśnie niepełnosprawności. O ile na przykład w tej przywołanej przestrzeni architektonicznej jedno uniwersalne rozwiązanie może być praktycznie wykorzystywane przez wszystkich użytkowników tej przestrzeni, wspomniana, dobrze wkomponowana w ciąg komunikacyjny jakaś pochylnia, z której bez problemu skorzystają wszyscy użytkownicy po prostu przemieszczający się z punktu A do punktu B. To w kontekście rozwiązań cyfrowych myślenie o jednym rozwiązaniu dla wszystkich jest jednak utopią.
jest jakąś taką ideą, która może oczywiście przyświecać gdzieś z tyłu głowy, ale jest utopią, jest nierealna. Choćby z tego względu, że rozwiązań cyfrowych używamy do niewyobrażalnej ilości różnych funkcji. Realizujemy przez nie niepoliczalną ilość swoich potrzeb. Każdy z nas jest inny, każdy z nas bywa inny. W związku z tym projektowanie jednego rozwiązania w tej perspektywie właśnie rozwiązań cyfrowych jest bardzo często niemożliwe do zrealizowania. Mnie samemu czasem zdarzało się, że wprost było mi to zarzucane, no na przykład, a w jaki sposób my mamy zrobić teraz serwis internetowy dla osób, które są uczulone na internet. No tak moglibyśmy to jakby, tak mógłbym taki przykład tutaj podać, tak? Czyli ta uniwersalność, a szczególnie to hasło, że coś jest dla każdego, było doskonałą wymówką do tego, że nie da się zrobić czegoś, co będzie dla każdego. W efekcie czego ilość osób, które możemy tym wytłumaczeniem wykluczyć z danego rozwiązania, bardzo szybko rosła. No dobra, to może jeszcze inaczej. Może możemy to jeszcze inaczej odkręcić i poszukać innej ścieżki. Ja gdzieś szukając czegoś, co będzie najbardziej pasowało mnie osobiście do mojej pracy przy projektowaniu rozwiązań cyfrowych, w pewnym momencie trafiłem na koncepcję projektowania włączającego, czyli inclusive design. Co jest w tym podejściu ciekawe, czy co wyróżnia je, bo też co odróżnia je od projektowania uniwersalnego? Myślę, że warto o tym powiedzieć, ponieważ czasem te pojęcia są traktowane wymiennie. Ktoś mówi o tym, to ten inclusive design to jest w sumie chyba taka dostępność. No może taka dostępność na sterydach, taka trochę lepsza. A może ten inclusive design to jest tak naprawdę user experience design. A może, ten inclusive design to jest tak naprawdę universal design. Wydaje mi się, że jednak to jest coś nieco innego i postaram się zaraz wam wytłumaczyć, na czym to polega. Po pierwsze, inclusive design akceptuje taką sytuację, że jesteśmy bardzo różni. Nie tylko jesteśmy różni jako, ja jestem inny, każdy z was jest inny, ja mam jakieś preferencje muzyczne, każdy z was może ma nieco inne preferencje muzyczne, jeden lubi takie rozwiązania, drugi lubi takie rozwiązania. W kontekście kwestii, tematu jakby cyfrowego, jeden woli korzystać ze swojego ukochanego smartfona, który wygląda już dość słabo, a inny woli co regularnie, co kilka miesięcy wymieniać to urządzenie na nowe. Jeden jest przywiązany do pewnych funkcji i nie aktualizuje swojej przeglądarki od jakiegoś czasu, a inny woli rzeczywiście szuka i testuje te największe nowinki. Ale nie musi to dotyczyć tylko tych kwestii. Jesteśmy inni przecież też w kontekście różnych stanów, perspektyw, czy też naszych własnych doświadczeń. Ta różnorodność jest tutaj podkreślana, bo ona nie dotyczy tylko czegoś, co jest dla nas stałe, ale też tego, jacy bywamy. Nawet jak przyjrzymy się samemu sobie gdzieś tam, patrząc, jak funkcjonujemy w ciągu dnia chociażby. Rano, ja osobiście rano mam w sobie bardzo dużo otwartości, jestem raczej radosny, sen działa na mnie tak, że zapominam o wszystkim, co działo się dzień wcześniej, nie mówię już, że tydzień wcześniej, w związku z tym wstaję zadowolony. Moje córki, praktycznie wszystkie, wstają raczej, bym powiedział, w nastroju, lepiej mnie nie dotykaj, tak? Natomiast w ciągu dnia mnie włącza się nastrój i takie doświadczenie, nie zawracajcie mi głowy, bo jestem człowiekiem jednozadaniowym. Jak nad czym się skupiam, to każdy telefon, każde zapytanie itd. sprawia, że moja drażliwość wzmaga się, moja
moja radość, która była jeszcze o poranku, moja otwartość na zobaczenie czegoś nowego, na przetestowanie czegoś nowego, bardzo mocno jakby opada. Nie kryję, że teraz w dobie mojej pracy w domu zdalnej i szkoły zdalnej moich córek, również w domu, ten stan, te nasze doświadczenia są wystawione na naprawdę dużą, dużą próbę i widzę, że te amplitudy są jeszcze bardziej rozkręcone. Czyli nie tylko jesteśmy różni, co wynika z naszych cech, ale my nawet w ciągu dnia, czy w ciągu nawet jednej rozmowy z daną osobą bywamy różni. Projektowanie wyłączające w kontrze niejako do dostępności, tej, o której mówiłem na początku, jest projektowaniem z. Ta konkretna kwestia jest niesamowicie istotna. To nie jest tylko projektowanie z użytkownikami, których włączamy po prostu do procesu badawczego, ale to jest projektowanie z użytkownikami, których traktujemy jako ekspertów. Jako ekspertów dotyczących ich potrzeb. To ja jestem ekspertem w kontekście tego, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie wygodne, co mnie denerwuje i tak dalej. To każdy z was jest ekspertem w swojej sprawie. I z jednej strony, tak jak powiedziałem w pierwszym punkcie, projektowanie wyłączające, ono akceptuje tą sytuację. Ono dostrzega, że tak rzeczywiście jest. Nie kryje, że wynika trochę w kontekście rozwiązań cyfrowych. Ono wynika z globalnego rynku, z tego, że wiele rozwiązań cyfrowych jest po prostu dostępnych przez internet, więc na całym świecie i myślimy tutaj o dużo szerszej grupie użytkowników niż na przykład jakiegoś, nie wiem, jednego konkretnego budynku. To projektowanie wyłączające z, ono jakby nie skupia się tylko i wyłącznie na samych użytkownikach, nie jest spełnianiem wszystkich ich zachcianek, ale jest wsłuchaniem się w ich potrzeby. Do tego to projektowanie z odnosi się do także znajomości na przykład wytycznych, znajomości standardów, znajomości prawa i z tych elementów potrafi również czerpać, proponując pewne rozwiązania dla użytkowników. Niejako w odróżnieniu do projektowania uniwersalnego, a szczególnie w perspektywie tego, o czym mówimy w rozwiązaniach cyfrowych, projektowanie włączające jest mocno nastawiane na dawanie wyboru. Nie skupia się na wyszukaniu jednego rozwiązania, które będzie uniwersalne dla maksymalnie wielu użytkowników, ale skupia się na dostarczeniu wielu różnych sposobów, wielu różnych możliwości do wykonania nawet tej samej funkcji, rozumiejąc, czy jakby starając się podążać za potrzebami użytkowników, tak żeby każdy z nich, a przynajmniej maksymalnie wielu z nich, bo to chyba będzie bardziej pasujące do projektowania włączającego, mógł skorzystać z tego rozwiązania w sposób, który jest dla niego wygodny. Ktoś będzie robił coś nawigując głosowo, a ktoś będzie robił to dotykając ekranu swojego, dajmy na to, smartfona, ale ktoś jednocześnie w tejże samym jakimś tam programie, na przykład związanym z geolokalizacją czy z jakąś obsługą mapy, będzie używał gestów, ale ktoś inny, na przykład ze względu na swoją niepełnosprawność, może być w stanie albo doświadczenia swoje wcześniejsze, będzie zainteresowany wykorzystywaniem tylko jednego punktu styku. Zauważcie, że chociaż mapy różnego rodzaju dostawców rozwijają się w aplikacjach, znamy dość powszechnie motyw powiększania czy zmniejszania i ten gest jest wszystkim dobrze znany, to cały czas pozostają przyciski do zmniejszania tego widoku bądź powiększania, korzystając z jednego punktu styku. Znam wielu użytkowników, sam jestem takim użytkownikiem, który z tej opcji też w niektórych wypadkach woli korzystać. Czyli projektowanie wyłączające nie szuka ze wszechmiar jakby jednego rozwiązania, które połączy interesy i odpowie na potrzeby wielu użytkowników, ale stara się dać wybór, stara się dać różne opcje, z których użytkownik będzie mógł samodzielnie wybrać. Jednocześnie te opcje i te możliwości i te wybory
gwarantują adekwatne doświadczenia. I to jest kluczowe w tym kontekście. Ta opcja dodatkowa, ona często w tym podejściu takim klasycznym do dostępności, zdarzało się tak, że powstawały specjalne wersje dla osób z niepełnosprawnością, na przykład jakiegoś rozwiązania, albo specjalna wersja dla osób słabowidzących. I teraz to było coś, co miało jakby no, przejąć całą tą grupę i sprawić, żeby oni korzystali tylko z tej konkretnej wersji. Przy projektowaniu włączającym myślelibyśmy raczej o tym, że dajemy różne możliwości, nie decydujemy za ciebie, w którym ty okienku, czy w której ty funkcji masz się odnaleźć, z którego elementu masz skorzystać, to ty możesz wybrać, ty nawet te rozwiązania możesz jeszcze dostosować indywidualnie do twoich potrzeb. Na przykład wybierając styl prezentacji jakichś danych, czy to w systemie operacyjnym komputera, czy na naszym smartfonie. Projektowanie włączające ma jednak pewien element wspólny, można by było powiedzieć, z tym projektowaniem uniwersalnym. I to, co powiedziałem przed chwilą, że nie szukamy na siłę pewnego uniwersalnego rozwiązania, to nie znaczy, że nie dostrzegamy pewnych podobieństw. Przy czym te podobieństwa nie dotyczą jakichś homogenicznych grup. One nie dotyczą na przykład jednej cechy, która jest wspólna dla wszystkich kobiet w ciąży, albo jednej cechy, która jest wspólna dla wszystkich mężczyzn, którzy są na spacerze ze swoimi dziećmi w łóżku, w wózku, albo jeden element, który jest wspólny dla wszystkich osób, na przykład z daną niepełnosprawnością, też korzystających ze sprzętu jednego określonego dostawcy. Tutaj próba tych podobieństw jest podejmowana próba dostrzegania tych podobieństw jakby w poprzek tych takich klasycznych silosów i naszego myślenia o tym, co ktoś może, co ktoś chce, czy jak ktoś coś robi. Przykład by się tutaj przydał. Po pierwsze, zachęcam Was do zobaczenia, bo myślę, że graficznie i wizualnie dobrze pokazują to karty, które Microsoft przygotował w ramach takiego podręcznika, takiej serii tak naprawdę materiałów, które przygotowali w ramach tak zwanego Inclusive Design Tooltip. I tam myślę, że nawet tak wizualnie, gdybyście chcieli wykorzystać gdzieś kiedyś tą koncepcję, myślę, że Wam też to pomoże. Natomiast chciałbym pokazać jakiś przykład. To podobieństwo w poprzek nie wynika z tego, jak my funkcjonujemy, czy kim jesteśmy, tylko jaka jest nasza potrzeba w danym momencie. Co oznacza, że w niektórych sytuacjach nasze potrzeby czy nasze doświadczenia są podobne, chociaż my sami bardzo mocno się różnimy. Ktoś, kto nawiguje jedną ręką, z jakiego powodu możemy obsługiwać jakieś rozwiązanie jedną ręką? Możemy obsługiwać z takiego powodu, że po prostu na przykład mamy jedną rękę. Możemy z takiego, że jedna ręka nasza jest złamana, a możemy z takiego powodu, że na jednej ręce trzymamy oto naszą mało rosłą latorośl, a drugą ręką próbujemy jakąś czynność wykonać. De facto wszyscy potrzebujemy w tym momencie, choć jesteśmy bardzo różni, wszyscy potrzebujemy pewnego rozwiązania, które będzie możliwe do obsłużenia jedną ręką. W kontekście rozwiązań cyfrowych, no, nikt nas się nie pyta, czy teraz my ekran tego smartfona będziemy obsługiwali tak czy inaczej. Czy będziemy go obsługiwali jednym palcem, czy będziemy go obsługiwali dwoma palcami. Na szczęście ekrany dotykowe nie wymagają na przykład rozpoznawania linii papilarnych, więc równie dobrze moglibyśmy ten ekran obsłużyć, dotykając go swoim nosem. W różnych sytuacjach, w różnych momentach korzystamy z różnych, podobnych często rozwiązań, bo mamy podobne potrzeby, nie wynikające z naszej niepełnosprawności, tylko wynikające z sytuacji, w której jesteśmy. I tym tropem bardzo mocno idzie projektowanie włączające. I kolejna ważna kwestia,
Niektórzy powiedzą wada projektowania włączającego. Ten sposób jakby pracy nastawiony jest na to, żeby włączać maksymalnie wielu użytkowników, maksymalnie wiele osób jako odbiorców czy jako użytkowników danego rozwiązania. Nie ma tu idei takiej, która by mówiła, że to jest dla każdego. Nie ma takiej idei, która by mówiła, że to jest w 100% zgodne na przykład z tymi standardami WCAG, o których wspominałem w pierwszej części. Natomiast staramy się dostrzegać różnorodność, ludzi wynikającą z ich różnych doświadczeń, stanów czy tego, jak różnymi są osobami i staramy się włączać maksymalnie wielu, ilu jesteśmy w danym momencie w to rozwiązanie. I ta idea włączania maksymalnie wielu osób jest tutaj, czy też użytkowników, jest obecna tutaj od samego początku myślenia w ogóle o jakimś rozwiązaniu. Już na poziomie jakby projektowania, czy wstępnych faz projektowania, a nie jest swego rodzaju doklejaną cechą, to teraz dołączmy jeszcze kogoś. No dobrze. No a w kontekście tego projektowania cyfrowego, co mówią standardy? Tak? Bo to też jest ważna kwestia. Czy wytyczne, co mówi prawo, czy mamy jakieś dobre praktyki, które sprawiają, że te rozwiązania cyfrowe mogą być dostępne, mogą być uniwersalnie dostępne, bądź też mogą być maksymalnie włączające. Jest kilka takich standardów. Jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe, to wszystkie standardy sieciowe, czyli wszystko to, co tworzy konsorcjum W3C, jest pewnego rodzaju właśnie takim standardem i wytyczną dla wszystkich, którzy zajmują się tworzeniem rozwiązań cyfrowych. Ta grupa standardów, dzięki którym w ogóle możliwy jest internet, bo rozwiązania, które powstają, serwisy, które powstają, mają pewną bazę wspólną, taką, która umożliwia komunikowanie się między nimi, w efekcie czego jest w ogóle możliwe funkcjonowanie internetu. Wytycznych znaleźlibyśmy bardzo dużo. Wytyczne związane są z wąskimi grupami, związane są z konkretną technologią, związane są z konkretnym systemem operacyjnym, na przykład dla którego projektujemy, są związane z konkretnym, nawet zdarza się, że i urządzeniem, na którym dane rozwiązanie cyfrowe ma być dostępne. Jeśli chodzi o prawo, projektowanie cyfrowe i też tą koncepcję jednak włączania maksymalnie wielu użytkowników, to mamy w chwili obecnej w Polsce kilka ustaw. Zaczęło się dobrych już kilka lat temu od rozporządzenia tak zwanych krajowych ram interoperacyjności. Jako pierwsze one wspominały o tym, że właśnie wspomniane przeze mnie serwisy instytucji publicznych muszą być zgodne ze standardami WCAG na wskazanym tam w tym rozporządzeniu poziomie. Później doszło rozporządzenie, które mówiło o tym, że także firmy teleinformatyczne, które dostarczają nam usługi, czy to związane z telefonią, czy dostępem do internetu, czy korzystaniem z tego typu usług, one również powinny zapewnić tą dostępność swoich rozwiązań cyfrowych. W chwili obecnej mamy dwie ustawy, które odnoszą się właśnie do instytucji publicznych, ale co ciekawe, koncepcja dostępności dla osób z niepełnosprawnością, która była w tych wcześniejszym rozporządzeniu obecna, została zamieniona tutaj jako przestrzeganie zasad projektowania uniwersalnego. Przy czym, powiedzmy szczerze, projektowania uniwersalnego raczej węziej rozumianego. W ten sposób, o którym mówiłem, że rozwiązania dostępne nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Rozwija się nam ten obszar. Za moment w kontekście rozwiązań cyfrowych zacznie obsługiwać, obowiązywać nas European Accessibility Act. W chwili obecnej trwają prace na poziomie jakby rządowym w Polsce, żeby przygotować polskie prawo do tego, żeby obowiązki wynikające właśnie z tej
z tej dyrektywy również wdrożyć u nas. Co oznacza, że za chwilę także rynek komercyjny będzie musiał odpowiadać na potrzeby bardzo różnych użytkowników, w tym na przykład również użytkowników z niepełnosprawnościami. No więc, który z tych elementów wybrać? To znaczy, którą koncepcję wybrać? Czy korzystać w takim razie tylko z przepisów prawa, czy korzystać ze standardów? A może jednak korzystać z pewnych wytycznych? Czy iść tą ścieżką zapewnienia jednak na początku chociażby tego poziomu minimalnego, czyli zgodności ze standardami WCAG, o którym mówiłem w koncepcji dostępności? Czy raczej szukać rozwiązania uniwersalnego, które będzie bez potrzeby dodatkowej adaptacji ani jakichś dodawania dodatkowych funkcji, po prostu uniwersalnie dostępne dla maksymalnie wielu użytkowników, a może wychodzić właśnie od tej koncepcji projektowania włączającego. Powiem tak, sam się nad tym zastanawiam, ale rozwiązanie mam jedno. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, co my z tymi wszystkimi wytycznymi, koncepcjami, prawami, standardami zrobimy. Co zrobisz z nimi również ty? Jako przykład chciałem pokazać, że nawet standard WCAG, który dla niektórych jest przykładem totalnie technicznego standardu, niezrozumiałego, zawierającego bardzo enigmatyczne, ale technicznym językiem opisane kwestie, także ten standard może być podstawą do projektowania inkluzywnego, do projektowania włączającego, wręcz może inspirować do tego podejścia. Nie omówię tutaj całego tego standardu, bo ani czas, ani temat, ale chciałem Wam pokazać kilka przykładów. Tenże standard mówi na przykład o potrzebie tworzenia zrozumiałych treści przycisków, linków i pól. W tym standardzie znalazło się to z takiego względu, że użytkownicy niewidomi nie są w stanie zobaczyć etykiety danego pola. Nie są w stanie zrozumieć, czy dany przycisk służy do określonej funkcji, czy do innej funkcji, jeśli one nie będą posiadały treści, którą będzie mógł odczytać program, z którego osoba niewidoma korzysta. Te programy nazywają się czytniki ekranu. Swoją drogą, jako ciekawostkę Wam powiem, że każdy z Was w swoim smartfonie, no, żeby nie być uniwersalnie dostępnym, tylko raczej włączającym, to powiem, myślę, że maksymalnie wiele osób z Was, którzy słuchacie tego wywiadu, ma w swoim smartfonie czytnik ekranu i możecie spróbować w opcjach dostępności włączyć go i poczuć się przez chwilę, czy jakby zobaczyć, z jakich rozwiązań korzystają użytkownicy niewidomi. Także ta koncepcja tej zrozumiałości przycisków, pól czy też linków, wyszła od tej strony. Natomiast zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia w sytuacji, kiedy na przykład próbujemy nawigować jako osoby widzące w jakimś interfejsie za pomocą głosu. Teraz wywołanie takiego klasycznego przycisku rozwijania menu, tak zwanego hamburgera, okazuje się, że jest problemem, jeśli nie posiada on jakiejś etykiety tekstowej, którą moglibyśmy go wywołać. Co mamy powiedzieć? Hamburgerze, rozwiń się. Albo hamburgerze, zwiń się. Czy to jest menu, czy to jest nawigacja? Nie wiemy, co autor tego rozwiązania miał na myśli. Niby rozumiemy koncepcję i nagle się okazuje, że nawigując głosowo mamy problem, żeby tego rozwiązania użyć. No to zbliżają nam się doświadczenia z tym, co na co dzień doświadczają często użytkownicy niewidomi. Drugim elementem, który też wprost wynika ze standardów WCAG, ale jak sami się przekonacie, przenosi się na wiele, wiele różnych obszarów naszego funkcjonowania, jest takie proste zalecenie mówiące o tym, daj użytkownikowi informację o statusie, to znaczy poinformuj go o tym, co się wydarzyło, czy też co się dzieje. Myślę, że większość z Was już jakby czuje, że to jest koncepcja, czy to jest jakby pomysł, który no jest dużo szerszy niż tylko związany z niepełnosprawnością, czy jest dużo szerszy niż tylko związany z dostępnością dla jakichś osób z niepełnosprawnością. To każdy z nas jakby lubi wiedzieć, na czym stoi. I teraz
stajemy często przed różnymi wyborami. Stajemy w różnych sytuacjach, kiedy zastanawiamy się, czy ja na pewno to zaznaczyłem, czy nie zaznaczyłem? Odniosę się znowu do waszych doświadczeń cyfrowych. Ja wybrałem ten odpowiedni przycisk, czy nieodpowiedni? Gdzie jest ta informacja jakby potwierdzająca, czy ten mój przelew poszedł, czy nie poszedł? To wszystko są informacje o statusie. I teraz to, co jest ważne tylko w kontekście wcaga i to, co pozwala nam dzięki, bazując na tych doświadczeniach, budować inkluzywność, to tak naprawdę myślenie, okej, różni użytkownicy mogą mieć różne cechy, mogą mieć różne możliwości w danym momencie odbierania określonych informacji o statusie. Nie bez powodu jest tak, że Alexa, która gdzieś tam leży na stole, być może u kogoś z was w domu, ona nie tylko gada, w cudzysłowie, ale również miga i świeci. Nie zawsze jesteśmy w stanie usłyszeć jakiś komunikat dźwiękowy, nakładamy na niego komunikat związany z obrazem, tak? Nie wszyscy użytkownicy, nie wszyscy z nas dobrze postrzegają kolory i może to wynikać z tego, że po prostu urodziliśmy się z taką cechą, tak? Ale równie dobrze ten problem z dostrzeżeniem jakichś kolorów, rozróżnieniem ich, może wynikać nie z tego, że mamy z tym jakiś problem, tylko z tego, że niewystarczająco zostało to zniuansowane przez projektanta, że tak pozwolę sobie to delikatnie nazwać. No to może jeszcze inny przykład, również z tych samych standardów. Na przykład swoboda powiększania widoku. Takie oto zalecenie, które mówi, że daj użytkownikowi możliwość swobodnego powiększania widoku, który jest dla niego prezentowany. Nie decyduj za niego, czy on coś może powiększyć, czy też pomniejszyć, czy też nie może. Pomysł wyszedł od strony jakby myślenia o potrzebach użytkowników słabowidzących, którzy dostosowują sobie widok najczęściej właśnie powiększając go. Czasem dochodzi do takich sytuacji, że widok dla nas, czy przez projektantów projektowany jako widok mobilny, jest wyświetlany na 40-kilkucalowym zestawie kina domowego. Ale ci użytkownicy robią to z pełną świadomością po to, żeby bazując na swoich tak zwanych resztkach wzrokowych, móc postrzegać właśnie tym zmysłem jeszcze treści. Świetnie doceniają tak zwany responsive web design, czyli to, co znowu docenia każdy z nas. Jeżeli ktoś z was korzystał ze stron internetowych jeszcze kilka czy kilka lat temu na swoim urządzeniu mobilnym, to doskonale pamiętamy, że te strony wyświetlały nam się w minimalnej wielkości. Niezbędne było nie tylko nawigowanie góra-dół, ale także lewo-prawo, żeby cokolwiek gdzieś tam znaleźć. I po każdym przeładowaniu strony ta sytuacja się powtarzała. Lubimy responsive web design, lubimy jak to nam się samodzielnie dostosowuje do szerokości naszego ekranu. To samo lubią użytkownicy słabowidzący, ale znowuż, przecież to powiększanie, to nieblokowanie możliwości powiększania na przykład doceni każdy, kto nieraz starał się pobrać jakieś zdjęcie, odpowiednio je sobie dokadrować, bądź też zrobić zrzut ekranu, który będzie dokładnie odpowiadał jego potrzebom, albo sprawdzić na zdjęciu, jaka jest faktura materiału, nie mówię, że wcale na bluzce, bo mnie zdarzało się na przykład na krawacie, który chciałem kupić. Ta możliwość powiększania znowu jest czymś, co może włączać wielu różnych użytkowników. Inna sprawa, kontrast. Wspomniany już przeze mnie Hayden Pickering powiedział tak, nie ma na świecie człowieka, który korzysta na zbyt małym kontraście. No i ja się w tym 100% zgadzam. Wprawdzie śmiejemy się czasem, że osobom niewidomym jest to kompletnie obojętne, więc równie dobrze można powiedzieć, że zyskują, jak i nie zyskują. Tak? Standard WCAG mówi tak, ten kontrast pomiędzy kolorem tła a kolorem treści, który prezentujemy, musi być większy niż 4,5 do 1. Żeby zobrazować, co to oznacza, to 21 do 1 to jest kontrast pomiędzy czernią i bielą. Czyli dla zapewnienia rozwiązania, które włączy chociażby tą grupę osób, które z racji swojej niepełnosprawności wzrokowej mają problemy z postrzeganiem pewnych kolorów, zobaczymy, że cały czas pomiędzy 4,5 do 1, 21 do 1, to my mamy miliony możliwych zestawień kolorystycznych, które swobodnie możemy wykorzystywać przy projektowaniu także tej warstwy wizualnej.
inna sprawa. Struktura logiczna treści. Z tej struktury logicznej, to jest jedno w ogóle z takich rozwiązań, z których naprawdę każdy z nas korzysta. W latach 90. niejaki pan Nielsen, twórca koncepcji użyteczności, zwłaszcza użyteczności w kontekście rozwiązań cyfrowych, powiedział, że my nie czytamy stron internetowych, tylko je skanujemy. No i to się utrzymuje nam do dzisiaj. Jak skanujemy? Skanujemy tak, że przeglądamy większe obszary treści, szukając punktów, na których nasz wzrok się zatrzyma. Bardzo często tą funkcję mogą pełnić śródtytuły, nagłówki. One świetnie się sprawdzają, dlatego że niosą też pewną warstwę informacyjną i pozwalają nam odnaleźć te kilkadziesiąt słów, które jesteśmy skłonni przeczytać, na przykład w danym artykule, bo zainspiruje nas do tego określony śródtytuł. Teraz, jeżeli odpowiednio wdrożymy na poziomie kodu, czyli przez deweloperów w przypadku rozwiązań cyfrowych, też śródtytuły i nagłówki, to tak samo będą mogły z nich korzystać osoby niewidome. Za pomocą swojego czytnika ekranu będą mogły nawigować, nie czytać od góry do dołu wszystko, tylko przejrzeć dany materiał, daną treść tylko po samych nagłówkach. Czytnik odczyta im tylko te nagłówki. Jeżeli znajdą interesujący ich nagłówek, to mogą swobodnie przeczytać treść, która jest pod nim zamieszczona. Tak samo wyszukiwarki internetowe. One również nie lubią przeglądać całych artykułów bez struktury logicznej, semantycznej, tylko wolą przeglądać nagłówki. To jest znowu rozwiązanie, które będzie jakby włączało wielu różnych użytkowników, a nawet jeszcze większą liczbę niż nam się wydaje, bo coraz powszechniejsze jest na przykład korzystanie z tego, że przetwarzamy sobie widok do naszych potrzeb dostosowany. Widok jakiejś strony, tryb do czytania, na przykład dostępny w kilku przeglądarkach. On również bazuje na tym, jak w logicznej strukturze dane elementy zostały wdrożone w kodzie i przetwarza je odpowiednio tak, żeby było je łatwiej czytać. A wielkość elementów klikalnych? Żeby dużo nie tłumaczyć, naprawdę nie dotyczy tylko osób, które mają silne ruchy mimowolne rąk. Wiele różnych osób może mieć bardzo podobne doświadczenia czy bardzo podobne potrzeby w tym temacie. A różne możliwości obsługi urządzeń? No, możemy pójść po skrajnościach. Czasem przy projektowaniu włączającym mówi się o tym, że zacznij od peryferii krzywej Gaussa. Czyli włącz najpierw tych użytkowników, a potem zobaczysz, że ten szczyt tej krzywej też ci się tam zmieści. I też ci użytkownicy będą zadowoleni z tych rozwiązań. No, gdybyśmy już chcieli naprawdę iść po dużych peryferiach krzywej Gaussa, nie umiałem narysować Stephena Hawkinga, więc posłużyłem się po prostu czymś, co go zasymbolizuje. No tak wyobrazimy sobie, w jaki sposób on funkcjonował, jak nawigował komputerem, syntezatorem mowy, telefonem, swoim wózkiem za pomocą czujnika, który trzymał w ustach i w pewnym momencie obsługiwał go ruchami języka, potem oddechem. No to pomyślmy sobie, że jeżeli coś będzie dostępne dla takiego użytkownika, to może będzie też dla takiego szalonego ojca jak ja, który kładąc tam swój telefon na okapie i trzymając swoją najmłodszą córkę na ręku, a dwie inne gdzieś tu oganiając, starał się gotować i nosem odbierać połączenia. Naprawdę te potrzeby czy te możliwości nawet czasem nie mieszczą nam się w głowie. Zresztą każdy z Was na pewno ma swoje doświadczenia i w różne dziwne sposoby czy w różnych dziwnych sytuacjach ciekawie radziliśmy sobie na przykład z odbieraniem telefonu. A zrozumiała treść? No znowu to samo. Czytasz swoją fakturę z gazowni i łapiesz się za głowę. Ktoś ci każe podpisać umowę w banku, a ty nie masz pojęcia, co tam jest. Jesteś kilkunastolatkiem, chodzisz do piątej czy tuż szóstej klasy, a ktoś w podręczniku do muzyki mówi ci coś o ewokowaniu. Przyznam szczerze, że ja sam miałem problem z tym słowem i musiałem wspomóc się słownikiem języków obcych. Ze zrozumiałości chyba nikt naprawdę nie będzie niezadowolony. Jeżeli tekst będzie napisany w sposób prosty, klarowny, w Stanach Zjednoczonych na przykład obowiązuje ustawa o tak zwanym plain language. Całe prawo musi być tworzone w języku prostym do zrozumienia dla maksymalnie wielu obywateli amerykańskich. Każdy z tego korzysta. Ten ktoś, kto zna temat, po prostu jeszcze szybciej zapozna się z informacją. Ten, dla kogo ten temat jest nowy albo nie posiada tak silnych kompetencji językowych, też będzie w stanie z tego materiału skorzystać. No i opowieść na koniec. Opowieść na koniec jako przykład pewnego rozwiązania cyfrowego. Kilka lat temu Romek Roczeń,
jeżeli ktoś z Was słucha szant, to może znać imię i nazwisko tegoż artysty. Romek, oprócz tego, że śpiewa szanty, jest także zapalonym żeglarzem, a tak się składa też, że nie widzi. I pojawił się taki problem, na który on zwrócił uwagę, że osoby niewidome, które pływają jachtami, pływają dużo większymi też jakimiś jednostkami, żaglowcami, mają problem z obsługą busoli, z ustalaniem kursu i, no i w związku z tym wypełnianiem w pełni swojej roli sternika. Ale nie dlatego, że nie można tego zrobić fizycznie. Są po prostu specjalnie dostosowane przyrządy, które mają oznaczenia takie, że dotykowo można je wyczuć i ta informacja będzie oczywiście też dla osoby niewidomej dostępna przez dotyk. No ale po prostu są czasem takie sytuacje, tak, że wynajmujemy ten jacht od firmy czy podmiotu, który nie ma tego typu jakby dostępnej busoli czy innych przyrządów. Albo po prostu jest takie szaleństwo na wodzie, że my nie mamy czasu albo nie mamy możliwości oderwać rąk od steru, bo musimy walczyć o to, żeby w ogóle utrzymać naszą jednostkę na jakimś kursie. No i teraz powstała koncepcja aplikacji. Ta aplikacja została wyprodukowana w ramach takiej serii w ogóle aplikacji Sync Assistant, czyli takich, które wspierają osoby niewidome ogólnie w orientacji. Powstała ta aplikacja Sync Assistant Sailing. Ona działa w taki sposób, że wprowadzamy do niej dane, założony kurs, wspierając się sygnałem GPS-u. Ta aplikacja w momencie, kiedy wywoła taką akcję użytkownik, podaje mu głosowo, no po prostu mamy smartfona, mamy podpiętą do niego słuchawkę i w uchu słyszymy informację, jakie jest odchylenie od założonego kursu. Ale żeby jeszcze bardziej pójść dalej, albo żeby ta wartość dodana, która pojawia się w tym projekcie, jeszcze bardziej wzrosła, to wywołanie tej aplikacji, czy tego komunikatu o odchyleniu kursu, można zrobić potrząsając telefonem. Wystarczy więc, że telefon z tą aplikacją będzie schowany na przykład w kieszeni na rękawie naszej kurtki. My za sterem nie mamy pewności, lekko potrząsamy ręką i tę informację dostajemy bezpośrednio do swojego ucha. Niestraszny nam po prostu Neptun i jego różne złe humory. I teraz się okazało, że aplikacja była projektowana pod, nawet w takiej serii jakby ukazała się, czy firmy, która specjalizuje się wspierając osoby niewidome, a teraz bardzo wielu żeglarzy widzących ma dokładnie ten sam problem, bo tak, a nie inaczej walczą o przetrwanie na jednostce, na której są, bo kogoś trzymają, kto tam wita się z falami, bo źle znosi właśnie o to zbyt mocne bujanie, tak? Albo sprzęt nawalił. Cokolwiek, co sprawia, że musielibyśmy zdjąć rękawice, żeby gdzieś tam przetrzeć i sprawdzić te namiary. Potrząśnięcie rękawem daje, czy to jesteś widzący, czy niewidomy, daje ci wybór. Możesz informację o tym odczytać na ekranie, ale możesz ją usłyszeć głosowo, wywołując ją w jakiś wygodny dla ciebie w danym momencie sposób. A, nie byłbym sobą, gdyby nie była jeszcze jedna opowieść na koniec, ale to już raczej zostawię wam do zgłębienia. Zwłaszcza, że temat nie jest prosty. Mnie osobiście nawet ciężko się o nim mówi, ale myślę, że jest warty zgłębienia dużo szerszego. To może być jakaś wasza praca domowa. Polecam wam, żebyście zgłębili temat, w jaki sposób powstawał formularz do obsługi takiej e-usługi dostarczanej Wielkiej Brytanii, która wiąże się ze zwrotem kosztów związanych z pogrzebem dziecka, zwrotem kosztów dla rodziców. Adam Silver, którego dość łatwo można wygooglać sobie, jest projektantem, który pracuje właśnie w domenie gov.uk i on świetnie opisał cały ten case, pokazując nawet bez możliwości pracy z użytkownikami, ale wspierając się na przykład podpowiedziami, które płynęły z organizacji, które pracują z osobami w żałobie czy po stracie, potrafili stworzyć rozwiązanie, które szanuje użytkownika w danym momencie, trudnym momencie, które dopuszcza to, że on może popełnić błąd,
który dopuszcza, że w tym momencie jego stan psychiczny może mu nie pozwalać podejmować wszystkich decyzji, czy jakby dostarczać wszystkich niezbędnych na przykład dokumentów. Daje mu wybór, podąża za nim. Pokazuję wam ten przykład też dlatego, żebyście zrozumieli, że projektowanie włączające, ono nie musi wychodzić tylko od tak zwanej tej klasycznej jakiejś fizycznej niepełnosprawności, bo o tym omówiłem ten przykład Seeing Assistant, Sailing, ale może wychodzić od pewnych jakby naszych doświadczeń życiowych, od stanów, od tego, jak się po prostu czasem czujemy, czy w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. No i tak, to jest już naprawdę koniec. Zachęcam wszystkich, po prostu projektujcie włączająco, róbmy inclusive design. Gdyby ktokolwiek z was miał jakiekolwiek pytania albo zainteresowało go w ogóle to, o czym dzisiaj mówiłem, to zapraszam do mnie na kubadebski.pl i tam też znajdziecie namiary na mnie. Chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania. Dzięki serdeczne.